Jest 18 wrzesień, godzina 12:12, 18 stopni w cieniu, Szkocja, Edynburg. Ja to się chyba robię takim jesiennikiem, no nie wiem, czy tak można powiedzieć, no lubię ten klimat. Od tego roku lubię ten klimat, ponieważ do tej pory w Szkocji, o tej porze roku, pod koniec września już były ulewy, wiatry, zimno i generalnie no, nie chciało się za bardzo z domu wychodzić, no a teraz sami widzicie. A dzisiaj u nas bardzo ważne święto. Kacper, mój syn, dzisiaj obchodzi 13 urodziny. Jest już bardzo podekscytowany, teraz idę odebrać tort dla niego do włoskiej cukierni. Zamówiliśmy we włoskiej cukierni o smaku tiramisu. Mam nadzieję, że będzie dobry, ale że tak powiem, z tą cukiernią współpracujemy już od paru lat i nigdy nie byliśmy zawiedzeni. Torcik już odebrany, teraz trzeba go bezpiecznie zapakować. Szczerze mówiąc, nie wiem, co ja dzisiaj zrobię, bo dwa tygodnie temu zacząłem ograniczać, a tak naprawdę w ogóle wyeliminowałem cukier ze swojej diety. Dzisiaj są urodziny syna. Niosę pyszny tort o smaku tiramisu z naprawdę sprawdzonej cukierni. I teraz pytanie. Czy zrobić wyjątek i zjeść kawałek torta w urodziny syna, czy po prostu trzymać się ściśle założonego celu, czyli zero cukru. Ready, Kacper? Tak, tak. You excited? Mhm. Dzień dobry. Dzień dobry. Co robicie, chłopaki? Gracie? Hej. Jaką grę gracie? Nie. A kurczę, nie będziemy reklamować. Słyszeliście kiedyś taki dowcip? Jakiś tam powiedzmy Jasiu. No jak jest tu jakiś Jasiu, to proszę nie obrażaj się, to tylko dowcip. Jasiu mówi do mamy: mamo, nie pójdę po chleb, bo deszcz tak pada, że psa szkoda wygonić. A mama do Jasia: nic się nie martw, wyślemy tatę. Ale do czego ja to mówię? Pójdę już piąty raz do sklepu. Co prawda jest piękna pogoda, ale nie no, żartuję. Żartuję. Nie ma problemu żadnego. Idę z własnej woli, a poza tym lubię się poruszać. Domowej roboty zapiekanki. Zróbcie jakieś miny właśnie. O. Mieliśmy małą awarię, jak to na każdych urodzinach. Chłopaki wylali trochę soku na konsolę, na telewizor, ale będzie ok. Ratujemy pada. Zobaczymy, czy to zadziała. Dobra, kończymy operację. Zobaczymy, czy działa. Szczerze mówiąc, po raz pierwszy to robię. Jeszcze nigdy w ten sposób nie wyciągałem wilgoci ze żadnego sprzętu elektronicznego. Chwila prawdy. Jest, działa. Czyli działa. Czyli ryż działa. Nie kłamą w filmach ani w programach dokumentalnych. Musiałem to sprawdzić. Nie ma torta, my zjedliśmy już tutaj w trójkę, bo wy byliście w tym, w ogrodzie, a my sobie zjedliśmy. No, jest tort! Jesteś pewien? Tak. Nie nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Kacper. Pomyśl sobie życzenie, Kacperku. Make a wish.
Make a wish, tak cicho w głowie sobie pomyśl. I wish Robux. Tak, tylko że moją dietę szlak trafił. Nie, no raz w tygodniu możesz. Raz w tygodniu nawet musisz. O, w sumie, nawet muszę. Jak tam po imprezie? Dobrze. Dzieciaki wyszalane. Syf w domu zrobiony. No tak. Normalnie. Ale zadowoleni wszyscy. A przecież jak mnie żona podrapała. To nie ja. Termi, hało sparty. Okej? Okay? You have, having fun? Okej, okay, będziesz na YouTube.